Julia Bąk i Agata Kwiatkowska. Witamy po dłuższej przerwie w kolejnym wydaniu Gimnazjalnych Wiadomości. Tym razem podsumujemy dla Państwa wydarzenia odbywające się w kwietniu oraz maju. Zobaczycie między innymi, jak trzecioklasiści bawili się na swoim pierwszym wielkim balu. Obejrzycie relacje z pobytu kolejnego gościa z zagranicy, a także jeszcze raz przypomnimy Wam laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Zapraszamy! W poprzednim wydaniu naszych wiadomości informowaliśmy o szóstce laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. W kwietniu wszyscy utytułowani uczniowie wraz z dyrekcją szkoły oraz opiekunami udali się do Torunia w celu wzięcia udziału w gali laureatów. O szczegółach wydarzenia opowie wicedyrektor szkoły, pani Agnieszka Kilińska-Piotrkowska. Tegoroczna gala laureatów konkursów przedmiotowych odbyła się 15 kwietnia w Toruniu. Nazwa naszego gimnazjum podczas tej uroczystości wybrzmiewała wielokrotnie dzięki osiągnięciom uczniów i ich opiekunów. W roku szkolnym 2014-2015 możemy poszczycić się 7 tytułami laureatów. Zdobyli je Klara Żurawska z języka polskiego i języka niemieckiego, Kornelia Kaszubowska z biologii, Wawrzyniec Orłowski z historii, Jakub Ostrowski z biologii, Jerzy Polakiewicz z geografii oraz Filip Cierniakowski z języka angielskiego. Sukces naszych podopiecznych możliwy był do osiągnięcia dzięki działaniom szkoły, które koncentrujemy na rozwoju uczniów uzdolnionych i chętnych do poszerzania swojej wiedzy oraz umiejętności. Wielkimi zasługami w tej dziedzinie mogą poszczycić się opiekunowie laureatów. To oni poświęcili swój czas, energię i wiele emocji, aby gimnazjaliści uzyskali tytuł umożliwiający zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu i wybór wymarzonej szkoły. Mentorami naszych laureatów są pani Anna Sieracka, pani Malwina Sikora, pani Julia Baranowska, pani Krystyna Bartoszyńska, pani Anna Górna oraz pan Tomasz Bruchlej. Na uwagę zasługuje fakt, że uczennica Klara Żurawska już w ubiegłym roku zyskała 2 tytuły laureata z historii i z biologii. Dzięki temu zwolniona jest ze wszystkich części egzaminu gimnazjalnego. Gratuluję uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom tego wielkiego sukcesu i dziękuję za to, że w tak wyjątkowy sposób promują naszą szkołę. Co czuje Pani, widząc tylu zdolnych uczniów i jak mogłaby Pani zachęcić tych, którzy nie chcą brać udziału w konkursach przedmiotowych? Oczywiście czuję radość, to jest ogromna radość, ale także duma, że jest młodzież uzdolniona i zainteresowana konkursami w województwie kujawsko-pomorskim. Jeśli ktoś jeszcze nie sięgnął do tej oferty konkursowej, to na pewno chcę powiedzieć, że warto. Zawsze uważam, że warto jest podejmować działania, które służą bezpośrednio nam, naszemu rozwojowi, bo to wzbogaca, to jest cenne, to jest coś, co pozostaje na całe życie i tego nikt nam nie zabierze. I warto mieć swoje pasje, bo pasja powoduje, że po prostu życie jest radosne, a te konkursy umożliwiają rozwijanie właśnie zainteresowań i pasji, dlatego jak najbardziej zachęcam, aby uczniowie skorzystali z konkursu w przyszłym roku. No, mamy w naszym gimnazjum w Kowalewie również wiele zdolnych uczniów, dlatego zachęcamy Panią, żeby przyszła Pani do nas, przyjechała, odwiedziła nas, naszą szkołę i zachęciła naszych uczniów osobiście. Bardzo chętnie przyjadę, jak otrzymam zaproszenie na konkretny... No to zapraszam Panią w tym momencie. Musimy się na jakiś termin umówić, bardzo chętnie. Sama mam też swoje zainteresowania i pasje i wiem, że dzięki temu jest życie na pewno bardzo radosne, jest czas wypełniony dla siebie, z pożytkiem dla własnego zdrowia, dla własnej aktywności. Jak podejmujemy aktywność, to na pewno i obowiązki stają się wtedy przyjemniejsze, więc na pewno chętnie przyjadę, tylko jest kwestia oczywiście ustalenia terminu. To się dogadamy. Bardzo chętnie posłuchamy o Pani pasjach. Bardzo się cieszę. Dziękuję. Dziękuję również. Niezmiernie miło jest nam oznajmić, że uczniowie naszego gimnazjum odnieśli kolejny spektakularny sukces. Trójka gimnazjalistów wzięła udział w konkursie historycznym Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Zgodnie z regulaminem szkołą mogło reprezentować tylko 3 uczniów. Cała nasza trójka, Klara Żurawska z klasy 3 C, Wawrzyniec Orłowski z klasy 3 F i Jakub Rachubiński z klasy 3 F, świetnie napisała test rejonowy i awansowała do finału wojewódzkiego. Nasi uczniowie zaprezentowali się rewelacyjnie. Klara Żurawska osiągnęła najlepszy wynik w województwie. Wawrzyniec Orłowski uzyskał 3, zaś Jakub Rachubiński 4 wynik.
Klara, zdobywając pierwsze miejsce, będzie reprezentować nasze województwo w etapie centralnym, który w tym roku odbędzie się w Płocku. Wawrzyniec Orłowski i Jakub Rachubiński uzyskali tytuł laureata wojewódzkiego. Tytuł ten zdobyło tylko 8 uczniów, w tym cała nasza wielka trójka. Jesteśmy jedyną szkołą w województwie, która może pochwalić się takim wynikiem. Serdecznie gratulujemy Klarze, Wawrzyńcowi i Jakubowi, a także ich opiekunom, pani Marzannie Okrucińskiej i panu Tomaszowi Bruchlej. Egzamin gimnazjalny już za nami. Trzecioklasiści 3 dni spędzili na zmaganiach z testami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. We wtorek gimnazjaliści pisali część humanistyczną, w środę część matematyczno-przyrodniczą, zaś w czwartek część językową. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego są ważne dla przyszłości edukacyjnej uczniów. Będą one brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Postanowiliśmy sprawdzić, jak naszym gimnazjalistom minęły 3 dni zmagań egzaminacyjnych. Zapraszamy. No dobra, dobra, dobra. No to tam chłopaki opowiedzą najpierw o dniu wczorajszym. Wczoraj pisaliśmy. Co my pisaliśmy? Historia. Pisaliście opowiadanie przede wszystkim z języka polskiego, a z reguły pewnie przygotowywani byliście do rozprawki. I jak? Poradziliście sobie z opowiadaniem? Tak sobie. Ale... Nie poradziłem sobie. Nie napisałeś opowiadania? Napisałem, ale tak źle, przyznam się szczerze. Dlaczego źle? Ponieważ nie byłem przygotowany. Uczyłem się 3 lata do rozprawki i mnie zaskoczyli. A nie łatwiej napisać opowiadanie, bo tak na dobrą sprawę trzeba chyba trochę ruszyć wyobraźnią, aniżeli argumentować w rozprawce? No było łatwiej niż w rozprawce. I napisałeś? Tak. Tak. Okej, okay, no dobra. A jak to było? Czy celebryta jest sławny? Czy każdy celebryta jest sławny? To było tak pytanie sformułowane. Uzasadniłeś? Tak, uzasadniłem. Odniosłem się do jednego tekstu z arkusza. Myślę, że będzie dobrze. Będzie dobrze. No dobra, a dzisiaj egzamin przyrodniczy. Jak? Biologia mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. Myślę, że mam nadzieję, że nie popełniłem żadnego błędu w tym. Chemia była dosyć trudna, a reszta to tak pół na pół. Okej, okay. A Michał, który przedmiot był dla ciebie najtrudniejszy? O, chemia była trudna taka. A najłatwiejsza? Biologia i fizyka. No to się bardzo cieszę. No dobra, powiedzcie mi, jak przed matematyką, Bartek? O, stresujesz się? Z matematyki będzie ciężko. Dlaczego? No nie wiem, zawsze było ciężko. No proszę, i będzie dobrze, nie? Nie. Wzory znasz? Oczywiście, ja znam wszystkie wzory. Tak? Boisz się matematyki? Tak. Nie, w ogóle. W ogóle nie? Bardzo się cieszę. No dobrze, a jak przy tym angielskim, Mateusz? No wie pani, no pójdzie dobrze na pewno, nie? Tak? Jesteś przygotowany? No, pani Górna nas przygotowała bardzo ładnie, solidnie, więc pójdzie bardzo dobrze. Czy się nie boisz? Nie. No dobra, a chłopaki jak tam z angielskim? Mam bardzo dobrą panią od angielskiego, bardzo dobrze uczy i... Myślę, że poradzę. Myślę, że dam radę z tym angielskim. Nie boisz się? Nie boję się. Nawet rozszerzenia? Nawet rozszerzenia. A co będzie na rozszerzeniu? Nie. Będzie mail? Chyba nie, oby nie. Oby był. Oby był, czy żeby nie było? Nie było. Jak to? Nie. No a jak nie mail, to co? Nie mam pojęcia. Może być jakieś ogłoszenie? Ja liczę na zaproszenie. Ja też. Okej, okay. No dobra, to co? Powodzenia na matematyce. Mam kopać na szczęście? Nie. Nie? No mi siedzieć do końca. Tak. No dzieci, zaraz dam połowę czasu. Do końca macie się. Jak zrobię 10 minut. Mi szybko opowie, jak tam wczoraj, jak tam dziś. Bardzo dobrze, oczywiście. Egzaminy były dosyć proste. Myślę, że pytania były mało skomplikowane. Czyli jesteś dobrej myśli? No, oczywiście. Zawsze byłem optymistą. Zaskoczyłem. Dobra, co z opowiadaniem? Byłem zaskoczony, ale było dosyć, znaczy proste było. Jeśli ma się jakąś kreatywność, to samemu było można szybko wymyślić jakąś historię, którą się opisało. Tak, zatytułowałem. Tak? No to świetnie, dobra. A z dzisiejszej części przyrodniczej, jak fizyka, jak biologia, jak chemia, geografia? Fizyka dosyć prosta, geografia w sumie znośna, ale chemia była bardzo, no, trudna. Najtrudniejsza. A matematyki się boisz? Nie. Nie? Czujesz się pewny? Masz linijkę? Nie boję się. Masz linijkę? Świetnie. A pamiętaj, żeby zapisywać wszystko. Wszystkie, tak. Dobrze. A język angielski jutro? Będzie mail? Nie, znaczy... maila się nie boję. Pewno będzie zaproszenie, żeby nam zrobić na złość, ale angielskiego się nie boję, co jak co. Czujesz się pewny? Tak. Okej, okay. A na wynikach egzaminu ci zależy do szkoły? No, bardzo. Tak? No to się. Okej. Okay. Poczekaj. Teraz pytanie od operatora kamery. Wyraź swój wzrost w metrach, centymetrach i milimetrach.
Nie wiem, nie mierzyłem się, może 1,90 m z kawałkiem. W centymetrach? 190 z kawałkiem. W milimetrach? 1900 z kawałkiem. Dziękuję. 19 kwietnia, w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, obchodzimy Dzień Pamięci o Holokauście i przeciwdziałanie zbrodniom przeciwko ludzkości. Ta data pozwala na podkreślenie nie tylko pamięci o tragedii i ofiarach Holokaustu, ale również możliwości przeciwstawiania się zbrodniom przeciw ludzkości. Również w naszej szkole wspominaliśmy te tragiczne wydarzenia. W jaki sposób opowie nam pani Ewa Szewczyk, współorganizatorka przedsięwzięcia. W dniach 16 i 17 kwietnia w publicznym gimnazjum imienia Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim uczciliśmy Dzień Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości, który przypada na 19 kwietnia, rocznicę powstania w getcie warszawskim. W czwartek uczniowie zainteresowani tematyką zagłady uczestniczyli w popołudniowym spotkaniu, podczas którego poznali historię żydowskich dzieci w obliczu okrucieństw II wojny światowej. Gimnazjalistów najbardziej wzruszyła historia 8-letniego uciekiniera z warszawskiego getta. Chłopiec był zmuszony wyruszyć w długą, niebezpieczną i pełną przygód podróż przez kraj ogarnięty wojną. Pragnienie wolności i chęć życia były dla niego silniejsze od samotności i paraliżującego strachu. 17 kwietnia uczniowie wszystkich klas gimnazjum uczestniczyli w spotkaniach dotyczących Holokaustu. Założeniem krótkiej prezentacji było zaznajomienie młodych Polaków z tematyką zagłady. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest getto i skąd wzięła się nieuzasadniona z naszego punktu widzenia nienawiść do Żydów. W tym dniu cała społeczność szkolna, dyrekcja gimnazjum, nauczyciele, pracownicy, a przede wszystkim uczniowie swoją pamięć o ofiarach Holokaustu wyraziła żółtymi żonkilami. To był nasz gest solidarności. Ważnym elementem obchodów była prezentacja kolażu pod tytułem Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice, aby nigdy nie zapomnieć. Liczymy na to, że obchody Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości wzbudziły w uczniach wrażliwość, tolerancję i zrozumienie. Chcemy bowiem, by przetrwała pamięć o ludziach, którzy ginęli tylko dlatego, że byli Żydami, a przecież przed wojną byli przyjaciółmi, znajomymi i żyli wspólnie z Polakami. Mamy nadzieję, że w przyszłości wszyscy zadbamy o to, aby piekło Holokaustu nie powtórzyło się nigdy więcej. Potraktujmy to jako nasz obowiązek. Tradycyjnie jak co roku, dnia 8 maja, odbył się gminny konkurs historyczny Dzieje Kowalewa Pomorskiego i okolic, zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kowalewie Pomorskim. Tegoroczne zmagania miały wyjątkowy przebieg. Pierwszy raz miały charakter literacko-historyczny. Oczywiście na miejscu nie mogło zabraknąć uczniów naszej szkoły, a także pani dyrektor, Renaty Faluty-Kaszubowskiej, która zawsze wspiera swoją osobą uczestników konkursowych zmagań. Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia. W bieżącym roku szkolnym miałam przyjemność zasiadać w obradach Komisji Historyczno-Literackiej dotyczącej konkursu Kowalewa Pomorskiego. Konkurs miał jak gdyby taką główną tematykę, która brzmiała Kowalewo Pomorskie, moje miasto, moja duma. W konkursie mogli brać udział uczniowie ze wszystkich szkół naszej gminy, ze szkoły podstawowej, z naszego gimnazjum oczywiście oraz zespołu szkół. Tematyka dotyczyła jak gdyby czterech głównych problemów. Pierwszy, Kowalewo Pomorskie w obiektywie aparatu fotograficznego. Drugi temat, należało stworzyć przewodnik, folder po Kowalewie Pomorskim. Trzeci, mój honorowy obywatel Kowalewa Pomorskiego i tutaj należało stworzyć pewną monografię, reportaż oraz Kowalewo Pomorskie w baśniach i legendach. Uczestnicy mogli wybrać określoną tematykę i napisać pracę literacką w formie pisemnej bądź też no, oczywiście w formie elektronicznej i przesłać do organizatorów. Organizatorami to był oczywiście Dom Kultury w Kowalewie Pomorskiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim. 8 maja odbył się finał tego konkursu. Na uroczystość przybył burmistrz miasta Andrzej Grabowski,
dyrektorzy szkół podstawowych oraz oczywiście członkowie komisji i uczestnicy, którzy brali udział w konkursie. Z naszego gimnazjum wzięło udział aż 12 uczestników i muszę powiedzieć, że obrady komisji były bardzo burzliwe. Prace były na bardzo wysokim poziomie i naprawdę trudno było wyłonić te najładniejsze, najciekawsze. Ale no, jednak trzeba było to uczynić. I właśnie 8 maja zostały wyłonione te najbardziej ciekawe prace i z naszego gimnazjum aż są 4 pierwsze miejsca. Wyróżniono jedną pracę z naszego gimnazjum, która jak gdyby tematyką przewyższała wszystkie inne. Była to praca Kornelii Kaszubowskiej z klasy 3 B i dotyczyła monografii siostry Moniki, honorowej obywatelki naszego miasta. Wszystkie te prace zostały odczytane we fragmentach, natomiast w całości zostaną wydrukowane w Gońcu Kowalewskim. Po zakończonej uroczystości, w trakcie której uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek i oczywiście nagrody. I w tym roku nagrody były również pieniężne. Zatem zachęcam, aby w przyszłym roku szkolnym wzięło udział więcej uczniów w tym konkursie. Po zakończonej uroczystości wszyscy udaliśmy się pod pomnik zwycięzców, jako że w tym dniu przypadała rocznica wyzwolenia naszego narodu spod okupacji niemieckiej. Delegacje udały się pod pomnik, zostały zapalone znicze, wysłuchano hymnu narodowego oraz stosownego przemówienia. Po zakończonej uroczystości wszyscy udali się do domu szczęśliwi i zadowoleni. I chciałabym tylko nadmienić, że udział w takim konkursie bardzo wzbogaca i rozwija umiejętności ucznia. Zachęcam do brania udziału w tych konkursach. Dowiadujemy się bardzo wielu ciekawych rzeczy na temat naszego miasta. I coraz więcej tych materiałów spływa i coraz ciekawsze prace odczytujemy. W marcu gościliśmy w naszej szkole Harego z Indonezji, a już w maju odwiedził nas kolejny gość z zagranicy, Latif z Algierii. Podobnie jak poprzednio, w ciągu 5 dni pobytu Latifa mieliśmy okazję poznać jego piękny kraj, kulturę i religię, a także potrenować konwersację w języku angielskim. Zapraszamy do obejrzenia relacji z pobytu, którą przedstawi pani Justyna Wiśniewska, nauczycielka języka angielskiego. It was a great pleasure to have another foreign visitor last week. This time we had a visitor from hot and very exotic for us, Algeria. Latif spent the whole week at our school, participating in all our life. On Monday we were honored to greet him officially. First, we went to a meeting with our head teachers, and then he had opportunity to meet our staff members and other students. Then our students gave him a tour around our school. And finally, we had an opportunity to hear a presentation on history, geography, and climate of Algeria. To sum up the day, we had a boarding event with some very touching moments. There was also a great opportunity for students from classes 1E and 2E to get to know Latif better. Tuesday started with a meeting with all our students. We were very happy to see how eager our students were to keep asking different questions. The most popular one was, of course, about how many wives you can have in Algeria. The one in the afternoon, Latif went with our students on a sightseeing trip around Kovalevo and to meet a mayor. Wednesday was a sports day, so after his classes, we had an international football match, teachers versus students, accompanied by Latif, and students won. It was just because Latif played football for 8 years when he was in Algeria. And then the big day came when our school prom party. Latif and students enjoyed it a lot and danced and had fun. The party lasted till midnight and was extremely successful. Unfortunately, everything must come to an end. So Friday was the last day of Latif classes. He had his final meetings with our students and talked to our students. We also took a picture of Latif and the students that helped with his visit, and of course an interview for our TV. And then we went to the saying goodbye meeting.
Our students were surprisingly lively after the party and they gave a gorgeous dancing performance. That was a great fun and unfortunately the last time to say goodbye to Latif. Thank you. Trzecioklasiści powoli żegnają się z murami naszej szkoły. Ich trzyletni pobyt w gimnazjum dobiega końca. Za sobą mają już egzamin gimnazjalny, a w maju bawili się na swoim pierwszym wielkim balu. Jak zawsze młodzież nie zawiodła. Bawiła się kulturalnie, energicznie tańcząc w takt muzyki. Więcej o gimbalu opowie nam przewodnicząca zespołu wychowawców klas trzecich, pani Monika Konieczna. 14 maja 2015 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim odbył się gimbal trzecioklasistów. Zgodnie z tradycją bal rozpoczęto polonezem, który w pierwszej parze zatańczyła pani Renata Faluta-Kaszubowska, dyrektor publicznego gimnazjum, w towarzystwie ucznia klasy trzeciej B, Mikołaja Cebuli. Wśród zaproszonych gości znaleźli się burmistrz miasta Kowalewo-Pomorskie pan Andrzej Grabowski, przewodniczący Rady Miejskiej pan Jerzy Orłowski, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia pan Jerzy Koralewski, wicedyrektor publicznego gimnazjum pani Agnieszka Kilińska-Piotrkowska, gość specjalny Latif Zubair z Algerii. Na gimbal przybyli również nauczyciele i pracownicy szkoły, a także ubiegłoroczni absolwenci Karolina Sitko i Krystian Borowiec, król i królowa gimbalu 2014. Do zabawy trzecioklasistów zagrzewała grupa wodzirejska Merlin, która zaskakiwała młodzież barwnymi strojami oraz różnego rodzaju układami i zabawami tanecznymi. Przyszli absolwenci wręcz nie opuszczali parkietu, bawiąc się i ciesząc tym wspaniałym wieczorem. W trakcie trwania balu czekał na nich grill, różnego rodzaju przysmaki na stołach oraz pokaz fajerwerków. Jednak najbardziej wyczekiwanym punktem imprezy było wyłonienie króla i królowej gimbalu. Uczniowie oraz zaproszeni goście anonimowo oddawali głosy na swoich faworytów. Po podliczeniu głosów do finałowej rundy zakwalifikowało się 6 dziewcząt i 6 chłopców. O ostatecznym wyłonieniu zwycięzców zdecydował los, który połączył uczniów w pary, które miały zaprezentować wylosowany przez siebie taniec. Gimbalowy taniec z gwiazdami wygrała para Wiktoria Midura z klasy 3 F i Robert Słoma z klasy 3 B, którzy zaprezentowali Jezioro Łabędzia. Za swój taniec zwycięzcy otrzymali tytuł Króla i Królowej Gimbalu 2015 oraz pamiątkowe szarfy, statuetki, a także korony, które przekażą swoim następcom za rok. Był to niepowtarzalny wieczór w życiu gimnazjalistów, który mimo, że trwał do północy, dla uczniów był za krótki. W imieniu wychowawców klas trzecich pragnę jeszcze raz podziękować rodzicom zaangażowanym w pomoc i przygotowanie tej wspaniałej imprezy, a w szczególności pani Anecie Nizmatowskiej, głównej koordynatorce.
Już dziś zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolnym wydanie gimnazjalnych wiadomości w czerwcu. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Julia i Agata. Miała być prawa. To lewa miała być. 1600 powinna.